Dzień dobry w nowym vlogu. Witajcie kochani, tym razem nie w jednodniowym vlogu, a zapraszamy was na weekendowy vlog. Dlaczego? O, buongiorno, dzień dobry, tak, idziemy do weekend. Weekend na wakacje. Na wakacje, idziemy teraz. Gdzie? Trochę na spa. No właśnie. Na spa. Słuchajcie, wyjeżdżamy na weekend do spa, ale na razie wam nie zdradzę jeszcze, do jakiego spa i gdzie dokładnie jedziemy. To będzie taka mała niespodzianka, dowiecie się w dalszej części dzisiejszego filmu, ale powiem wam, że już nie mogliśmy się doczekać. Mamy ochotę na pełen relaks. Kiedy arriviamo? No jak dojedziemy, tak, no bo właśnie ruszyliśmy w trasę. Dużo kilometrów. Ale humor jest, słuchajcie, najważniejsze, że jest dobre samopoczucie i jedziemy do spa, a was zabieramy razem z nami. Cześć. Melduję, dojechaliśmy na miejsce, jesteśmy w uroczysku 7 stawów, czyli spa marki L'Occitane. Proszę bardzo, dojechaliśmy na miejsce, zaraz wam pokażę jak wygląda pokój, taki szybki rzut okiem. Znajdujemy się na drugim piętrze i powiem wam więcej, co może być dla was ciekawostką, że to spa znajduje się w 16-wiecznym zamku. Z zewnątrz wygląda obłędnie, więc jutro spróbuję wam pokazać, jak to wszystko pięknie wygląda. A my teraz uciekamy na kolację, bo jesteśmy potwornie głodni. Czas coś zjeść, zanim nam jeszcze zamkną restaurację. Tak wygląda nasz pokój. Proszę bardzo, od wejścia. Ok. Tutaj znajduje się łazienka, którą zaraz wam pokażę. Jest szafa, tak jak widzicie. I nasze duże, nawet bym powiedziała ogromne łóżko. Coś mi się zdaje, że dzisiaj będzie nam się bardzo dobrze po tej podróży spało. No dobra, to teraz idziemy w kierunku łazienki. No dobra, Max wyszedł, wolne, to mogę wam pokazać jak wygląda łazienka w środku. Po lewej stronie znajduje się prysznic. O, a tutaj mamy toaletę i umywalkę. I jestem ja. No i oczywiście, jak mogłoby być inaczej, kosmetyki marki. Czas wybrać coś z karty i tak zdecydowaliśmy, dla Massimo będzie ta biodrówka jagnięca, a ja sobie spróbuję to agnolotti, wersję wegetariańską, zobaczymy, a później może jeszcze jakiś deser. W każdym razie pokażę wam jeszcze tak szybciutko, restauracja wygląda przepięknie. Undercover, agents of the other,
dzień dobry, dzień dobry kochani, w kolejnym dniu naszego wypoczynku w tym oto pięknym miejscu. Tak jak obiecałam, pokażę Wam teraz, jak wygląda uroczysko Siedmiu Stawów tutaj od zewnątrz. Ale muszę Wam powiedzieć, że to miejsce jest po prostu bajeczne. Podoba Wam się miejsce? Buongiorno. Trzeba przyznać, że jest obłędne. Buongiorno. Jeszcze się dzisiaj nie witałaś. Jesteś relaks teraz? Jesteś, masz relaks, tak? Odpoczywasz? Bardzo dobra. Bardzo dobra. Też pogoda dzisiaj jest bardzo. Tak, słuchajcie, mamy dzisiaj, tak nam się akurat idealnie udało, że mamy przepiękną pogodę. Nawet wczoraj, jak jechaliśmy tutaj do spa, to mieliśmy przepiękne widoki. Jesteśmy in Castello dei Barbari. Tak? Quale Castello? Borboni, Borboni. Ej, Borboni. Ty jak coś wymyślisz, to wiesz co, szkoda gadać. No. Albo Grosiat. Krzyżaków, tutaj Krzyżaków. Nie słuchajcie go. Dobrze, że większość z Was nie rozumie, co mówi, tak będzie lepiej. Nie będę nawet tego tłumaczyć. Dlaczego? No, bo proszę Cię, no. Guarda come bello. No, pięknie. Tak, to prawda. Jedziemy teraz... inne miejsce. Jesteśmy na naturę, bello, bardzo piękna natura. Przepiękna natura. A gdzie jedziemy teraz? Nie wiem, Zielusi do. No pewnie, że jest. No zobacz, masz drogę. Słuchajcie, tak, to trzeba przyznać, że jesteśmy między polami, lasami, drzewami. Wczoraj nawet się śmialiśmy, bo dojechaliśmy dosyć późno wieczorem. Jechaliśmy właśnie tą drogą i Massimo mówi, słuchajcie, ta droga na pewno nas dobrze doprowadzi, bo tutaj nie ma żadnego oświetlenia, było ciemno i byliśmy troszeczkę przerażeni. Na szczęście udało się dojechać, a teraz postanowiliśmy, że wykorzystamy czas i pojedziemy. Co tam było? Un serpente! No chyba żartujesz. Te lo giuro. No, to la Giafavre. Słyszeliście to? Turi Muzianik. Co, ty jesteś pewien, że wąż był na ulicy? No co ty gadasz? To lo giuro, un serpente. Słuchajcie, atrakcje na żywo. Gdzie ty masz tego węża? Ona, my. Czekajcie, zaraz zobaczmy. Oto wy, jesteś pewien, że to jest wąż? Oto, jaki wąż? Gdzie ty masz tu węża? Oto wy, un serpente. Oto wy, wir. Dobra, czekajcie, czekajcie. No, bardzo proszę. Takie atrakcje. Massimo się martwi. Już wsiadam. O Jezus Maria. No i słuchajcie, powiedzcie, że... La prima volta che vedo un serpente in Polonia. Dobrze, teraz będziesz przeżywał to przez cały dzień? Ja boję się. Słuchajcie, no przecież on się tak tego wystraszył,
tego małego zwierzątka, że nie chciałbym w ogóle pozwolić wyjść samotnie. Velenoso. Ty jesteś velenoso. Ale taki sam kobra. Ty kobra. Jesteś... On do mnie mówi, słuchajcie, przecież to... No zobacz, uważaj, kobra, jaka kobra? W ogóle człowieku, to nie jest wąż. To jest inny kobra. O matko. Ja nie wiem, czy ja tego nie wytnę. Lista, abbiamo trovato pure serpente. Tak, no. Wycieczka życia dla ciebie. Ci manca solo l'orso. Tak, niedźwiedzia jeszcze chcesz spotkać? No to solo słuchaj, nie te rejony na niedźwiedzia. Dobra, kochani, koniec tych żartów. Jedziemy teraz gdzie? Do Wrocławia. Na stare miasto tak, Wrocławia. Jedziemy na starówkę do Wrocławia. Zabieramy was ze sobą. Mam nadzieję, że dzisiejsze atrakcje mam wam się podobają. Just wanna dance, want a simple romance, nothing more, nothing less from you. Just stay the night, then believe when it's light, nothing wrong, it's alright with you. No prize, no prize, no need, so free. Don't care what you say, what you do, how you feel. As long as you can show me a good time. I don't need promises, honestly, no big deal. As long as you can show me a good time. I don't care. Oh, oh, oh. Znajdujemy się teraz w miejscu, gdzie przed nami jest Galeria Italiana. I to właśnie tutaj znajdują się wszystkie włoskie restauracje i włoskie cukiernie. Więc idziemy teraz coś zjeść. I don't wanna be so emotional. Just wanna dance, want a simple romance. Nothing more, nothing less from you. No ties, no price. No dobra, nie mogłam się powstrzymać. Takie małe canolo na podwieczorek. Questo si mangia con le mani, eh? Słuchajcie kochani, mała przerwa, odpoczynek i gość specjalny. Chodź. Patrzcie, kogo spotkałam we Wrocławiu na ryneczku. Zupełnie przypadkowo, Dorota. Mam na imię Dorota. Chyba wszyscy wiedzą, jak masz na imię. Zresztą Dorota już się pojawiała u mnie we vlogach, mogliście ją zobaczyć. Myślę, że każdy, kto jest tutaj na YouTubie, Dorotę doskonale kojarzy, nie trzeba ciebie przedstawiać. Ale powiedz mi, co ty robisz we Wrocławiu? Przyjechałam na pokaz marki Similac, który odbędzie się jutro, ale chciałam w związku z tym, że tutaj przyjadę, też pozwiedzać sobie Wrocław, bo dawno tutaj nie byłam, parę lat. I jak wrażenia? Ja w ogóle bardzo lubię to miasto, bo ono mi się bardzo podoba pod względem wizualnym. Uważam, nie wiem jak ty, że jest ładniejsze niż Warszawa. Ale nie chciałabym mieszkać mimo wszystko we Wrocławiu. No, racji, absolutnie. Mam rację. Miasto świata. O, pan tutaj mówi, że to jest najpiękniejsze miasto świata. Ale nie, naprawdę uważam, że tutaj jest naprawdę bardzo ładnie, bo Warszawa w porównaniu z Wrocławiem jest taka smutna, ale i tak uwielbiam Warszawę. Chociaż powiem ci, że my przed chwilą byliśmy u znajomych w restauracji i ten znajomy, który jest Włochem, mieszka tutaj już prawie 20 lat i też stwierdził, że jednak Wrocław jest najpiękniejszym miastem w całej Polsce. Mhm. Nie wyobrażam. Czy uważasz, że Warszawa jest ładniejsza? Szczerze, chyba Warszawa lubi bardziej. Aha, ale ja też lubię bardziej Warszawę, tylko że Warszawa uważam, że jest ładniejsza. Chociaż powiem ci, że na przykład stare miasto tutaj we Wrocławiu jest ładniejsze niż starówka nasza. Tak mi się przynajmniej wydaje. No nie? Zgadza się. No dobra, kochani, słuchajcie, ja sobie teraz troszeczkę poplotkuję z Dorotą, więc zostawiam was na chwilę i widzimy się, myślę, że już w spa. Pa, pa. Dzięki, Dorota. Zostawię wam oczywiście na miarę na Dorotę w filmie, w opisie do filmu, jak zawsze.
czas na spa i przyjemności dla ciała, duszy, skóry. Lecimy na strefę wellness. Jesteśmy już po zabiegach, po spa. Jak się czujesz? Mama mnie. Mama mnie? Co to znaczy mama mnie? Zmęczony teraz. Zmęczony jesteś? Za dużo spa robimy. Dużo spa? Za dużo spa. No to poleż sobie chwilę, a ja tutaj do was, kochani, pogadam. Jak widzicie, jestem bez makijażu. Moja skóra w tej chwili odpoczywa po tych wszystkich zabiegach i po wszystkim. Ale pewnie zastanawiacie się, jak to się w ogóle stało, że przyjechaliśmy tutaj do tego spa marki L'Occitane. Otóż wyobraźcie sobie, że jakiś czas temu wzięłam udział w konkursie marki na zdjęcie z pewnym produktem. I nagrodą w tym konkursie był właśnie pobyt w spa dla dwóch osób. Kto wygrał? No chyba to jest jasne, że ja. Tak, wygraliśmy właśnie w tym konkursie, w sumie to ja wygrałam w konkursie. Umówiliśmy termin, przyjechaliśmy do uroczyska Siedmiu Stawów. I to właśnie tutaj znajduje się spa marki L'Occitane. Także wszystkie produkty, które tutaj mamy, kosmetyki i tak dalej, wszystko jest oczywiście marki L'Occitane. Samo miejsce, tak jak wspominaliśmy i też pokazywaliśmy wam, usytuowane jest w pewnym, tak jakby bez ludziu, ja bym to powiedziała. Jest wkoło mnóstwo pól, lasów, dolin. Jest przepięknie. To jest niesamowite miejsce. W dodatku w tym ogromnym, też magicznym zamku XVI-wiecznym, wspaniale wyremontowane, zrobione w takim stylu, połączenie stylu właśnie takiego renesansowego z stylem nowoczesnym. Poza tym jest też wystawa plakatów. Naprawdę dużo się tutaj dzieje i też dużo atrakcji oferuje nam samo uroczysko, bo możemy sobie wynająć kijki do Nordic Walking, pojeździć na rowerach, pójść na spacer do doliny, wykorzystać w pełni uroki spa i wellness, zabiegi, różnego rodzaju pakiety. No jest tutaj naprawdę bardzo, bardzo fajnie. Także my przyjechaliśmy na te dwa dni. Powiem wam też, że pogoda nam idealnie dopisała, bo wczoraj podczas podróży mieliśmy obłędne niebo, aż praktycznie do samego końca, a dzisiaj 21 stopni, więc temperatura nieprawdopodobna jak na październik. A zobaczymy, jak to będzie jutro. No niestety, jutro już musimy wracać do Warszawy i mam nadzieję, że też w trakcie tej naszej trasy dopisze nam pogoda. A szkoda, bo moglibyśmy tutaj zostać dłużej. Max, co ty na to? Chciałbyś tu zostać dłużej? Trochę relaks, 5 minut. A dobra, mam ci nie przeszkadzać, tak? Tak. Tak się wykończył na tym spa. A, no tak, trzeba przyznać, że spa jest też przepiękne. I jeszcze chciałabym dodać, że bardzo też smakowała nam kuchnia
bo jedliśmy wczoraj wieczorem kolację, a dzisiaj rano jedliśmy śniadanie i tak się właśnie zastanawiamy, czy dzisiaj wieczorem też wybierzemy się do restauracji tutaj w hotelu, czy może gdzieś pojedziemy za spa. No, zobaczymy. W każdym razie, kochani, ja Wam zostawię w opisie do dzisiejszego filmu link z namiarami tutaj na spa marki L'Occitane, na uroczysko siedmiu stawów i polecamy. A teraz się zbieramy, daję mu 5 minut, żeby się wyszykował i jedziemy coś zjeść. Dzień dobry, kochani, w ostatnim dniu naszego pobytu w tym oto przepięknym spa. Niestety, czas wracać do Warszawy. Po basenie, po śniadanku, Max właśnie ładuje samochód, także jedziemy w drogę, jak to się mówi. Wracamy do rzeczywistości.